Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maki. Chciałbym Wam dzisiaj zarecenzjonować bardzo dobrą i zapalniczkę z Po. To nie jest jakiś chamska podróbka z Chin, tylko że dobra, prawdziwa zapalniczka z Po. Tutaj na dole mamy napisane dane Zippo Made in USA. Spróbuję wyciągnąć. Chwila. Dobra, tutaj pisze nam kepa, takie tam. Po drugiej stronie, że to jest znów wyprodukowane w USA. Tutaj, żeby napełnić zapalniczkę benzyną, tutaj trzeba nalać, o tutaj. Nie odkręcam, jeżeli chcemy wymienić, jak się nazywa, kamień, to trzeba odkręcić śrubkę i tam gdzie taka sprężynka, pokażę wam. Okej. Trzeba tu kurde, nie mam czym otworzyć jej tutaj. Bo jestem w lesie. Pazurem. Nie da się, kurde. W następnym odcinku Wam pokażę może jak to wymienić. Jak wymienić kamień. I tutaj jest jeszcze taki zawiasik, że jak jest, pokażę Wam teraz, że chwila, tutaj mamy to budowę, kurde mi ta strona znów, to jeżeli mamy go do góry, to nie da się zamknąć, a jeżeli w dół, to się zamknie. Czekajcie, spróbuję jeden trik zrobić. Nie, kurde, nie wyjdzie mi. Poszła. Dobra, no i co teraz? Już chyba będę kończyć, bo już chyba nic nie będę miał do pokazywania. Jeszcze knot. Knot, jaki jest w środku, to w środku ma chyba z miedzi. Co to jest? Z miedzi, jak się nazywa, drucik taki cienki, który utrzymuje knot. Knot już mam trochę lekko zużyty. Nie wiem, czy widać. Dobra. No i jak to kupiłem, to chyba jest jeden minus, to takie przefarbienia tutaj, takie lekko brązowate, czy coś takiego. I co jeszcze by można o tym powiedzieć? Prawdziwą zapalniczkę Zippo można, jak się nazywa, rozpoznać po tym, że tutaj pisze Made in Zippo USA. I po dźwięku, słuchajcie. Podróbki tego nie mają. No i co, kończymy chyba już z odcinkiem, więc w następnym pokażę Wam sprytną plastelinę, więc cześć i narka.